dużo emocji, jeżeli pewne rzeczy powiedzieć. Rodzicom chcę powiedzieć, że tę samą emocję, czyli każdy będzie tak samo to odczuwał, bo jesteśmy różni po prostu. Gdy brakło sił, by dalej iść, okryłeś mnie ciepłym płaszczem miłości swej. Znalazłam cię w natchnionych oczach dzieci twych i o Pan, to ono daje życie, bo tylko takie słowo może nas podnieść. Przyjdźmy. Ale wiecie dlaczego? Bo serce jest rozgrzane. Umysł jest rozgrzany. Chwała Panu. Chcę powiedzieć, że w tej chwili, kiedy będę zanurzony, na wyznanie, które słyszeliśmy przed chwilą, to tak naprawdę zanurzam w życie i cudowny charakter Jezusa Chrystusa. Daniele, na wyznanie Twojej wiary, którą słyszeliśmy, zlecenie Jezusa Chrystusa, który powiedział, by tak robić. Trzecie, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! Na wyznanie Twojej wiary. Zlecenie Jezusa Chrystusa. Trzecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na wyznanie Twojej wiary. Zlecenie Jezusa Chrystusa. Trzecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen! 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 Zlecenie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, dla którego warto robić faktyczne rzeczy. Chrzczecie mi, czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na nim również Twojej wiary. Zlecenie Jezusa Chrystusa, naszego Pana, Szczecin, nie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! Podmeria, z największą przyjemnością chcę Ci powiedzieć, że na wyznanie Twojej wiary. Zlecenie Jezusa Chrystusa, Ciebie, imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen! Na wyznanie tylko Twojej wiary, zlecenie Jezusa Chrystusa, Chrzcze Ciebie, imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen!
Christ for the dead, then now the